7 grudnia upłynęło 30 lat od narodzin polsko-niemieckiego projektu Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu. 10 grudnia w MDSM odbyła się jubileuszowa uroczystość z udziałem byłych więźniów KL Auschwitz, młodych ludzi, samorządowców, partnerów, przyjaciół i mieszkańców Oświęcimia. Sehr herzliches Willkommen Ihnen allen. Wir freuen uns, dass Sie... Serdecznie witamy wszystkich Państwa. Cieszymy się, że chcecie Państwo wspólnie z nami świętować dzisiejszy jubileusz 30-lecia MDSM. To dla nas szczególny dzień. 30 lat przewija się przez myśli i wracamy myślami też do wszystkich tych ludzi, którzy przez te lata pomagali nam, wspierali nas, doprowadzali do śmiechu, których już nie ma wśród nas. Szczególnie witamy i wspominamy byłych więźniów Auschwitz. W szczególności witamy w dzisiejszy wieczór panią Szałaśny i pana Długoborskiego. Wir begrüßen heute Abend Frau Schawazne und Herrn Długoborski. Uroczystość rozpoczęła się ceremonią wręczenia państwowych odznaczeń. Chciałem poinformować wszystkich i mówię to z poczuciem dumy w imieniu dyrekcji domu, ale również zarządu, że decyzją prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, pana Andrzeja Dudy, 7 pracowników Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu spotkał zaszczyt szczególny. Szanowni Państwo, dostojni goście, mam zaszczyt poinformować, że prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, pan Andrzej Duda, uhonorował odznaczeniami państwowymi zasłużonych pracowników Fundacji na Rzecz Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu, uroczystego wręczenia odznaczeń w imieniu prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej dokona pan Piotr Ćwik, wicewojewoda Małopolski. Bardzo proszę o powstanie. Częściste brawa dla laureatów. Prezydent Oświęcimia Janusz Chwierut wręczył dyrektorowi Leszkowi Szusterowi statuetkę ambasadora miasta Oświęcim. 30 lat temu, 1986 rok, Polska, 5 lat po stanie wojennym. Ci, którzy pamiętają te lata, mogą wrócić pamięcią nie tylko do Polski, ale też i do naszego miasta. Jak byliśmy wtedy postrzegani? Byliśmy wyłącznie miejscem, gdzie znajdują się relikty byłego obozu Auschwitz-Birkenau. Ta data, 1986, utworzenie instytucji, jaką jest Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży, otwiera dla naszego miasta nową drogę. Nakreśla nowe posłanie, nowe przesłanie. Jakie? To nie tylko pamięć, ale to przede wszystkim edukacja. Auschwitz jest miejscem, które jak żadne inne symbolizuje przekreślenie zasad cywilizacji dokonane przez Niemców. W miejscu tym w imieniu zbrodniczej ideologii Niemcy zamordowali obywateli wielu krajów Europy. Żydów, Polaków, Sinti i Romów, obywateli Związku Radzieckiego oraz wielu innych narodowości. Państwo ocaleli z Auschwitz doświadczyli tu niewyobrażalnego cierpienia. My Niemcy przyznajemy się do naszej historycznej odpowiedzialności. Dziś Auschwitz jest miejscem pamięci i upamiętnienia, a Oświęcim jest dziś miejscem nadziei. Miejscem, w którym rozmowa o wartościach, o demokracji jest nie tylko konieczna, ale także bezwzględnie potrzebna. Takim miejscem
nauczania wartości jest Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu. Die IJPS ist ein Ort, an dem man einander zuhört. MDSM jest miejscem, w którym się wzajemnie słucha. Takie słuchanie siebie nawzajem jest obecnie ważniejsze niż kiedykolwiek. Jakie to istotne pokazuje dzisiejsza sytuacja polityczna w Europie. W każdym kraju zderzamy się z nowymi formami nacjonalizmu i populizmu, które myśleliśmy, że już zażegnaliśmy. Die wir im gemeinsamen Haus schon für endgültig überwunden glaubten. Chciałbym na początku podziękować Państwu w Domu Spotkań Młodzieży za wszystkich ocalałych i wszystkich byłych więźniów Auschwitz, którzy poczęsto, prawie zawsze, tak trudnych powrotach do Auschwitz tutaj znajdowali i znajdują chwilę wytchnienia, serdecznej rozmowy, pocieszenia i uznania. Die internationale Jugendbegegnungsstätte hat in diesem Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży w tym roku jubileuszowym wskazał drogowskazy: wolność, nadzieja, przełamywanie barier, sprawiedliwość, równość, odpowiedzialność, tolerancja, porozumienie, dialog, spotkanie, szacunek i solidarność. Jeśli te wartości żyją w miejscu, w którym tak wiele ludzi zginęło, to Auschwitz jako miejsce tych strasznych wydarzeń jest teraz miejscem lepszej przyszłości. An dem so viele Menschen getötet worden sind, dann ist Auschwitz, dieser Ort der schlimmsten Erfahrung, wirklich ein Ort für eine bessere Zukunft. Als Volkswagen damals vor 30 Jahren, also auch Jubiläum. 30 lat temu, gdy Volkswagen przekazał pieniądze na budowę Domu Spotkań, nie zdawano sobie oczywiście sprawy, że powstanie tak duże przedsięwzięcie. Mamy na myśli 10 seminariów, z czego 4 z samymi menadżerami, ale także z brygadzistami, praktykantami i członkami zarządu Volkswagen. Z upływem czasu stały się one kulturą przedsiębiorstwa Volkswagen. I jest to właśnie zasługa tego domu. Następnym punktem uroczystości było symboliczne otwarcie dwóch wystaw: Od idei do realizacji oraz Veni, Vidi, Agnovi, specjalnie przygotowanych na grudniową uroczystość. Główną częścią uroczystości był koncert Dom według wartości – Nasze drogowskazy, podczas którego wybitni muzycy pod kierownictwem artystycznym Jacka Chłubowskiego zaprezentowali muzyczną ilustrację 12 wartości. 12 utworów zsynchronizowano z pięknymi animacjami autorstwa Krystyny Oniszczuk-Dylik oraz wideoklipami ilustrującymi historyczne i aktualne dokonania domu w obszarze edukacji, kultury i działań obywatelskich. Prezentacją towarzyszyły wypowiedzi zaprzyjaźnionych z domem autorytetów. Równość to wartość, która należy do najbardziej twardego kanonu naszej cywilizacji, równość wszystkich ludzi. Wynika ona bezpośrednio z przyrodzonej, niezbywalnej godności każdego człowieka. Człowiek się rodzi jako osoba obdarzona godnością i każdy człowiek rodzi się z taką właściwością. Wszyscy jesteśmy z tego powodu równi. I niewątpliwie w dzisiejszych czasach jest bardzo trudno uświadomić sobie, że każdy inny jest takim samym człowiekiem jak ja i że każdy inny musi mieć takie same podstawowe prawa jak ja. W związku z tym jest konieczność uszanowania praw drugiego człowieka. To jest wyraz fundamentu dzisiejszej cywilizacji, naszym fundamentu, naszej kultury. Gleichheit ist für mich ein Begriff, der in der heutigen Gesellschaft sehr anstrebenswert ist, aber womöglich niemals wirklich erreicht werden kann. Besonders in der heutigen Zeit, wo jeder aus sich ein Individuum machen will,
ist es so, dass genau diese Menschen sich von dieser Gleichheit abtrennen wollen. Gleichheit bedeutet nicht, dass wir alle gleich sind, sondern eher, dass wir dieselben Voraussetzungen dafür haben, um das zu sein, was wir wirklich sein wollen. MDSM jest nie tylko ambasadorem Oświęcimia, nie tylko Małopolski, ale jest powodem do ogromnej dumy za to, co robi dla całego kraju. To, że ten dom wpisał się na stałe już jak gdyby w obszar naszego miasta i powiatu, no to jest pewne. 30 lat temu to 30 lat to ogromny szmat czasu. Ostatnio obchodziliśmy 25-lecie podpisania traktatu o dobrym partnerstwie, więc MDSM jak gdyby wyprzedzał historię w tym temacie. Są instytucje, które działają pośrednio, są instytucje, które działają bezpośrednio. MDSM należy do takich instytucji, które bezpośrednio uruchamiają pewne mechanizmy mentalne, pamięciowe, społeczne, historyczne. I to jest niezwykle istotna instytucja, która nie kreuje jak gdyby takiego własnego wielkiego produktu. Dla niej najważniejszym produktem jest to, w jaki sposób może wpłynąć na ludzką świadomość. MDSM był pierwszy 30 lat temu, w 1986 stworzył właśnie te podwaliny, wytoczył nowy kierunek też dla miasta Oświęcim. Właśnie miasta, które nie jest tylko kojarzone z reliktami Muzeum Auschwitz-Birkenau, ale jest miastem, gdzie jest konkretna dyskusja, dyskurs społeczny na temat najważniejszych problemów świata, na temat właśnie edukacji młodych ludzi. I to jest działanie, które myślę jest bardzo cenne i za to ogromne słowa gratulacji dla pana dyrektora, dla wszystkich pracowników, bo tak naprawdę instytucje tworzą ludzie i dlatego ten wspaniały zespół jest taką dumą, myślę, że nas wszystkich mieszkańców Oświęcimia. Wyjątkowość Domu Spotkań polega przede wszystkim na tym, że jest to miejsce, do którego przyjeżdżało i przyjeżdża nadal, teraz już troszkę mniej, bardzo wielu byłych więźniów obozu Auschwitz. Więźniów, którzy spotykali się z młodymi ludźmi. Tutaj opowiadali im o tym, co przeżyli, ale nie tylko w takiej perspektywie historycznej, ale też, żeby coś wypływało dla teraźniejszości z tych spotkań z młodymi ludźmi. I myślę, że to była jak gdyby taka siła tego miejsca. Ja tutaj przyjeżdżam prawie raz w tygodniu, bo ja mam bardzo często spotkania z młodzieżą niemiecką. To jest dla mnie bardzo ważne. Ja mówię biegle po niemiecku, bez tłumacza i tam opowiadam nie tylko swoje przeżycia obozowe, ale także wchodzimy takie dyskusje nad światopoglądowe. I to jest bardzo ciekawe. I to jest dla mnie, to jest zupełnie inna młodzież niemiecka, która się wychowywała w czasie wojny, przed wojną i w czasie wojny. Gdybym miał jednym zdaniem ocenić to 30-lecie, powiedziałbym tak, że fakt, iż ten niezwykle odważny projekt, mimo wszystkich trudności, udało się zrealizować, jest dowodem na istnienie Pana Boga. To, co jest na pewno ważne i po części piękne, że idea twórców tego domu, to w tamtym czasie, przed zmianami ustrojowymi, to byli marzyciele, że ich pomysł zrealizował się w takim wymiarze, który służy w tej chwili pamięci, ale służy też miastu Oświęcim. I mówię to jak gdyby z podwójnej perspektywy mieszkańca Oświęcimia i to ważne, że ten kiedyś postrzegany jako niemiecki dom, później polsko-niemiecki, a teraz myślę, że można powiedzieć europejski, spełnia marzenia, wyobrażenia wielu ludzi, którzy tworzyli podwaliny koncepcji, ale też, i to jest być może najważniejsze, ten dom stwarzał i stwarza cały czas młodym ludziom możliwości osobistego rozwoju, a przede wszystkim
uwrażliwia na to wszystko, co się wokół nas dzieje. Kulminacją wieczoru była ceremonia Przesłanie Pamięci. Wiersz Zbigniewa Herberta, Przesłanie Pana Cogito, stanowi motto, na które często powołują się świadkowie historii. Byli więźniowie KL Auschwitz. Idź, dokąd poszli tamci. Do ciemnego kresu, po złote runo nicości, twoją ostatnią nagrodę. Idź wyprostowany wśród tych, co na kolanach, wśród odwróconych plecami i obalonych w proch. Ocalałeś. Nie po to, aby żyć. Masz mało czasu. Trzeba dać świadectwo.